Czyli tak, czytając między wierszami, chce się zmieniać świat i robić to z fajnymi ludźmi. Kochane moje, mam ogromny zaszczyt porozmawiać z Wami na temat taki dość ważny dla obu naszych firm, to jest na temat rodzinności. W czym ona się objawia i czy to jest wszystko, czy coś jeszcze musi wystąpić? Powiedzcie proszę może, w jaki sposób Wasza przygoda z Budocentrum się zaczęła? Jak tu trafiłyście? Bo wiemy, że firma była na początku Waszego taty. No ja trafiłam właściwie zaraz po szkole średniej. W planach miałam studia prawnicze. No i rzeczywiście dostałam się, udało mi się tak na studia, natomiast no, nie do końca było to tak jak sobie zaplanowałam, ponieważ chciałam strasznie być na studiach dziennych, no niestety dostałam się na studia zoczne, no i wtedy tata zaproponował taki staż absolwencki, który miałabym w firmie, no i zgodziłam się i chyba... No cóż, teraz będzie w przyszłym roku chyba 17 rok mój tutaj. Słuchajcie, po latach nam taki zaprzyjaźniony klient powiedział, wiecie co dziewczyny, to ja Wam powiem, ja Wam dawałem 4 miesiące. Tak. Dobra, teraz Basiulka, to moja historia. W ogóle widzicie, jaki... ja myślałam, że Basia była wcześniej. Nie wiem, nie. W ogóle jakoś początku nie. Historii Asi z Budocentrum nie zanotowałam. Może dlatego, że jestem starsza, to rzeczywiście, ja nie wiem, w szkole średniej taka pierwsza moja praca zarobkowa była u rodziców rzeczywiście, więc o tyle mi było łatwiej później poniekąd, można powiedzieć, wrócić do Budocentrum, ponieważ Asia opowiadała o swoich planach związanych z karierą prawniczą. Ja miałam być bardzo znanym dyplomatą. No niemniej jednak ten nowy świat, w którym się musiałam na nowo odnaleźć, no jest trochę inny od korytarzy Bundestagu. No niemniej jednak też się nauczyłam wyciągać wiele frajdy, wiele satysfakcji z tego, co robimy. Fajnie, że po pierwsze umiemy się między sobą porozumieć, mimo tego, że każdy z nas, że każdy nam powtarza, że każda z nas jest zupełnie inna. I bardzo się różniła. Tak, ale to chyba nie o to chodzi, żeby w swoim nawet środowisku pracy szukać osób takich samych, jakim się jest, tylko wręcz przeciwnie, szukać takich, dzięki którym ta cała machina jest uzupełniana. No i to jest chyba najważniejsze. Sedno, puenta, punkt zwrotny wszystkiego, co robimy. Tak. Znamy się już ładnych parę lat. Nasza współpraca rozpoczęła się nie za moją sprawą, ale bardzo chętnie, że tak powiem, dołączyłam do pewnych relacji. A powiedzcie mi, patrząc z perspektywy biznesu, jak wybieracie swoich partnerów, to czy ta rodzinność taka autentyczna, nie mówię tylko o jakimś haśle gdzieś w materiałach reklamowych, ale taka rodzinność, którą Wy jesteście w stanie zaobserwować, nazwać po jakimś tam okresie współpracy, czy ta rodzinność jest dla Was ważna i na ile ona jest ważna? Czy ona jest może kluczowa, czy raczej musi iść w parze z czymś twardym? To znaczy, wydaje mi się, że my dobierając sobie firmy, z którymi współpracujemy na co dzień, czy ze sprawą naszych własnych inwestycji, tak, czy tutaj w Budocentrum Ostróda, no staramy się zwracać uwagę na to. Natomiast taka rodzinność nie jest, no przynajmniej dla mnie, takim jedynym wyznacznikiem, bo ona musi iść z czymś w parze, tak? Z oczywiście z doświadczeniem, wiedzą, kompetencjami. Także zwracamy uwagę, ale nie angażujemy w to na 100% też wszystkiego, tak? Rozumiem. Zwracamy uwagę na to, żeby to były też produkty polskie. Owszem, nie zawsze nam się to udaje, ponieważ też no, sami klienci tak wymagają na nas, że muszą być dane produkty albo dane marki, ale w coraz większym stopniu mamy świadomość takiej strategii właśnie, żeby to była polska marka,
nasza rodzima i rodzinna poniekąd też, tak? Mhm. Rodzinność bardzo często kojarzona jest z jakością albo wymiernikiem jakości jest rodzinność, więc to wszystko się między sobą zazębia i to są dla nas bardzo kluczowe kwestie. Dla nas etyka w pracy ma bardzo duże znaczenie, więc to wszystko też pozwala w jakimś stopniu to, że czujemy taką satysfakcję z pracy, tak? To jest mnóstwo takich mniejszych i większych przykładów i przykładzików, ale to znowu stanowi to meritum naszego jestestwa w Budocentrum. Czyli tak, czytając między wierszami, chce się zmieniać świat i robić to z fajnymi ludźmi. Bo ja widzę to głębsze, widzę tutaj pokłady jakiegoś takiego i świadomości siebie, charakteru swojego przedsiębiorstwa, ale też tego, że my jako przedsiębiorcy też możemy więcej troszeczkę, niżeli tylko idę do pracy, wychodzę z niej, wracam. Jest tak, że wokół przedsiębiorstw może wytworzyć się pewnego rodzaju taka materia, która gdzieś tam krąży. To jest takie dość mało mierzalne, mało można to skonkretyzować do jakichś mierników, ale mam wrażenie takie, że wy chcecie rzeczywiście mieć realny wpływ. Na to, jak wygląda wasze najbliższe, trochę dalsze otoczenie i to można tutaj wyczytać. Tak jak. A propos tego, ile my się znamy. Ja ostatnio patrzyłam pod kątem długości współpracy z naszymi klientami. Powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zbudowana, bo tak jak Basiu powiedziałaś, my mamy tak około od tych początków, takich malutkich pierwszych kroczków, to jest chyba 12 lat właśnie. A patrzyłam po innych klientach, to jest tak, że tak naprawdę zaczęliśmy sami produkować w 2003 roku, a pierwszy klient mam w 2004, pierwszy mieszalnik, widzisz, ten klient z nami jest do tej pory i jest tak, że rok do roku, oczywiście koniunktura, profile klientów, to wszystko jest dynamiczne, ale mamy kontakt z większością tych osób. Jeżeli chcieliśmy ten kontakt zachować, angażowaliśmy się w niego, to go mamy. To teraz muszę zapytać, z czym, już tak oczywiście totalnie neutralnie, obiektywnie to niczemu ma nie służyć, ale zapytać bym chciałam, z czym wam się kojarzy współpraca z naszą firmą? Jak przez te lata to się, nie wiem, rozwijało, jak to się pogłębiało? Czy mi się tak naprawdę kojarzy? Oprócz tego, że oczywiście, tam wiadomo, profesjonalnie, więc fajne produkty, przystępna cena, to jest jedno, tak? Oczywiście rodzinna firma, polska marka, tak? No ale dla mnie, no znaczy inaczej, no chyba dla nas, ważne jest to, że pracujemy z ludźmi. Mhm. I to ludzie tworzą firmę i rzeczywiście tak jest, że no z Majsterpolem to już nie jest... No, takie kontakty czysto handlowe. Dla mnie można powiedzieć, że to jest przyjaźń, tak? Mhm. I to tak nazywam, no bo no my się też kontaktujemy, owszem, przy okazji naszych zawodowych obowiązków, ale też no, to z taką serdecznością, tak? Z przyjaźnią. Tak. I to wydaje mi się, że no fajnie, cieszę się bardzo, że coś takiego występuje pracy, tak? No bo to są takie rzeczy według mnie bardzo istotne, bardzo ważne i takie, które, no, tak jak mówiłyśmy, sprawiają nam satysfakcję, jeśli chodzi o naszą współpracę. A jak postrzegacie to, co się dzieje ogólnie na rynku w związku z pandemią, której wszyscy niestety jesteśmy uczestnikami aktywnymi bądź nie? Czy zauważyłyście jakieś zmiany w waszym podejściu do prowadzenia biznesu? Bo to, że mamy zewnętrzne czynniki, typu ograniczenia, jakieś restrykcje, to nam ktoś to narzuca, ale czy wy w sobie miałyście jakieś refleksje pod wpływem tych wydarzeń dotyczące waszego biznesu, jego przyszłości? No na pewno się martwiłyśmy i myślę, że to tu Basia mnie pocieszała, bo ja tak, ja zawsze taki optymista i patrzący, wydaje mi się, że z takim naprawdę z dużą dozą optymizmu, to właśnie na samym początku, powiem szczerze, troszkę, nie mogę powiedzieć, że się załamałam, ale bardzo się martwiłam i bardzo się bałam, może też dlatego, że byłyśmy w takiej sytuacji, że skończyłyśmy budować jedną falę magazynową i zaczęłyśmy kolejną. Nie mamy właściwie, nie wiemy, kiedy skończymy, pewnie w przeciągu pół roku, ale to nie jest ten czas, żeby oddawać jakikolwiek, nie wiem, kończyć inwestycje, tak? I to właściwie, no to
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to wiadomo, że pracodawca z reguły, nawet tak jak my we dwie, my zawsze sobie tłumaczymy, jakoś zaciśniemy zęby, damy radę, ale my nie pracujemy tutaj sami, tak? Tak? Nasi współpracownicy, nasi koledzy, koleżanki, oni mają rodziny i gdzieś właśnie tutaj z tyłu głowy pojawiało się pytanie, no dobra, no zaciskamy zęby, damy radę, no ale jak? No damy radę, no musimy dać radę, no każdy z nas stara się, pracuje, wydaje mi się, że daje z siebie wszystko, a że słupki, tabelki może tam troszkę spadły, no to wydaje mi się, że no to, no kurczę, no przetrwamy, tak? Dziękuję Wam bardzo, było mi bardzo miło. Dzięki.